dzisiejszej sesji to jest sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej spotkała się dwa razy. Proszę Państwa, od 17 kwietnia, a później 17 kwietnia. Komisja zajmowała się przede wszystkim, komisja przyjęła na tym przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia, weryfikacja wniosków chętnych na wyjazd do samochodu. Proszę Państwa, z tymi wnioskami to do sytuacji tak rozumiem, że teraz dostarczymy. W środę to przyjedzie z Wydziału Spraw Społecznych pani i dopiero tu będziemy rozmawiać. A Państwo wiedzieliście, że jaka cena, jaka jest, jakie zalety są, że pani Brenda się kwestii nie minister był zamknięty, wydarzenie do 15 kwietnia. Była odpowiedź. I proszę Państwa, poza tym nie mogę Wam nic więcej powiedzieć, że nic nie wiem. Nic, konkretnie pomimo, że nic nie wiem. Co będzie, gdzie będzie, jak będzie, gdzie będzie, co będzie. Jak będzie w środę, przyjdzie to Wydział Spraw Społecznych, żeby może nam to jakieś zaległości przyniesie, kiedy to będzie pójdzie się, które za jakieś będą. Teraz się daje znowu przyjmowanie na basen. Rehabilitacja na ten basen tutaj do nas. No to zbieramy do 15 maja, zbieramy wnioski. Po 15 wniosku, po 15 roku przyjdziemy, rozpatrzymy te wnioski. Na to już zupełnie rady dzielnicy, tak nie będziemy zapraszać na Wydziału Spraw Społecznych i podaję do wiadomości, że przyjęliśmy kryterium. Rodzina 912 zł na osobę, bez metro oczywiście, a samotni 1084. Także jak tam kogoś macie takiego, żeby go, bo czasami może trzeba powiedzieć, popróć go, bo ogłoszenie jest, ale to ogłoszenie to jest trwałe. To co podnieśliłem pierwszą w czasach, na drugi dzień już będzie było, a to znowu mi przykleili znowu na nóż te swoje urzędki, także też by po prostu nie mam, więcej nie przychodził już do pani. Inspektorzy, więc chciałbym po prostu wysłuchać i o godzinie 17 zakończenie do komisji. Jak dotychczasowe zgłoszenia i zarejestrowane? Też można mówić, czy są, nie ma ile. 42 to jest pan inspektor, tak? Ja dobrze pamiętam. No. A ile planujecie przyjąć? No myśmy uplanowali, że 20 osób. Ale jak to wszystko będzie? I to są osoby po raz pierwszy? Czy? Nie. Składali wnioski, przede wszystkim to były wnioski dla tych, co są inwalidzi na wózkach. No. A dopiero będziemy rozpatrywać, bo mamy listę zeszłego roku i będziemy widzieć, jak to było na tyle nowych, które nie wierzę w to, żeby byli nowi, no to tylko będziemy wycofywać, a będziemy brać tych ludzi już co jeszcze nie było. A tak no to pojadą ci sami na wózku, którzy są na wózkę, pojadą ci sami. No i nie wiadomo, daj mi się to. Ale gdzie co to mówię, dopiero możemy coś wiedzieć po środzie. Jak to wszystko będzie, bo tak, no to ja sobie po prostu musimy wyjść. Wydział Spraw Społecznych to organizuje, a no i podatek mocowy, no nic nie dowiemy, gdzie, co i jak. No to dowiemy się, tylko tam nie dowiemy. No to na pewno. Dobrze, nie, czy są jeszcze jakieś pytania związane z działalnością Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej? Rozumiem, że nie. Tak, proszę. Te kwoty to są do basenu, czy do sobie wyjazdu? Do sobie wyjazdu, tak. To nie się nie stało. 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 To nie się n
drugiej strony to jak takie... Ja nie mam nic do ukrycia. Dziękujemy bardzo. Zapraszam. Na parkingu mówię, że nie był. To są jeszcze jakieś pytania związane z działalnością? Nie ma mojego kolegi, więc nie ma. Dobrze. Na tym mam już zaczęcie.